uważany za jednego z najlepszych obrońców na świecie. Urodzony w Monachium, przez 22 lata związany niemal wyłącznie z klubem, któremu kibicował od dziecka. Klubem, którego stał się żywą legendą i który poprowadził w roli kapitana do największych sukcesów. Partnerem odcinka jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Rejestrując konto w STS z kodem FUTBOLOWE30, możecie odebrać 30 zł na darmową grę. A w najnowszej promocji STS związanej z Boxing Day możecie zgarnąć nawet 100 zł, umieszczając na kuponie minimum jedno zdarzenie dotyczące 19. kolejki Premier League. 13 listopada 2002 roku na Olympiastadion Bayern gościł francuski RC Lens w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla Bawarczyków, którzy sięgnęli po Champions League rok wcześniej, była to katastrofalna kampania. Po dwóch przegranych z Deportivo La Coruña i dwóch porażkach z Milanem, skazani na ostatnie miejsce w grupie, w ostatnim meczu z Francuzami grali już tylko o honor. Gdy po bramce Markusa Füllnera w 87. minucie wydawało się, że podopieczni Otmara Hitzfelda zakończą zmagania z choćby jednym zwycięstwem, gościom udało się wyrównać w 90. minucie. Ostatnią decyzją podjętą tamtego wieczora przez trenera Bayernu była zmiana, jakiej dokonał na sekundy przed ostatnim gwizdkiem, gdy za strzelca trzeciej bramki na murawie pojawił się młody prawy obrońca, wychowanek klubu, który tego dnia świętował 19. urodziny. Filip Lahm spędził na boisku niespełna minutę, a na kolejny występ w koszulce Bayernu przyszło mu czekać kolejne 3 lata. Ale to tej niemal zapomnianej nocy przeciwko Lens rozpoczęła się jego niezapomniana przygoda z Bayernem Monachium. Blisko 20 lat później drobny obrońca mierzący ledwie 170 cm stał się gigantem niemieckiego futbolu. Prawdopodobnie jeden z najbardziej inteligentnych piłkarzy, jacy stąpali po europejskich boiskach, wygrał wszystko, co mógł. 8-krotny mistrz Niemiec, zdobywca 6 krajowych pucharów, zwycięzca Ligi Mistrzów, a przede wszystkim mistrz świata z reprezentacją. W wielu tych meczach kapitan i lider swojej drużyny. Choć trzeba przyznać, że legendą Bayernu nie stał się z dnia na dzień. Resztę wspomnianego sezonu 2002-2003 Lahm spędził w rezerwach, a kolejne 2 lata na wypożyczeniu w VfB Stuttgart, by móc ogrywać się w Bundeslidze. W Stuttgarcie trafił pod skrzydła Felixa Magata, który przestawił go z prawej na lewą stronę obrony, zanim w 2005 roku, będąc już trenerem Bayernu, ściągnął młodego obrońcę z powrotem na Allianz Arenę. Z powodu kontuzji Lahm opuścił pierwszą część sezonu 2005-2006, ale był ważną częścią zespołu w rundzie wiosennej, gdy Bayern zdobywał mistrzostwo i Puchar Niemiec. Dla 22-latka były to pierwsze w karierze klubowe trofea, a dobra gra poskutkowała powołaniem na nadchodzące Mistrzostwa Świata 2006, których reprezentacja Jurgena Klinsmanna była gospodarzem. Lahm miał już za sobą grę na Euro 2004, na którym jednak Niemcy zupełnie zawiedli, kończąc swój udział po 3 meczach fazy grupowej. Turniej na własnym terenie rozpoczął się dla nich i dla niego samego spektakularnie. Już w 6 minucie meczu otwarcia przeciwko Kostaryce Lahm przejął piłkę z lewej strony, zszedł w charakterystyczny dla siebie sposób do środka i oddał doskonały strzał, który zakończył się w siatce rywali. Filip rozegrał każdą minutę tamtego turnieju, który Niemcy finalnie zakończyli na 3. miejscu, a w grupowym meczu z Polską został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. Po zakończonym mundialu Lahm w kolejnym sezonie miał już pewne miejsce na lewej stronie Bayernu, choć za kadencji Luisa van Gaala znów grał na swoim ulubionym prawym wahadle. Kolejnymi dubletami zdobytymi w 2008 i 2010 roku Bawarczycy potwierdzili swoje aspiracje ponownego dołączenia do europejskiej czołówki. Takim potwierdzeniem był też finał Ligi Mistrzów w 2010 roku, gdy włoski Inter stanął na drodze Bayernu do zdobycia w tamtym sezonie potrójnej korony. W tym czasie pod nieobecność kontuzjowanego Michaela Balaka Lahm został kapitanem reprezentacji na Mistrzostwa Świata w RPA. Joachim Löw mówił o nim, że jest urodzonym liderem. Nic więc dziwnego, że defensor Bayernu był jedynym graczem Die Mannschaft, który od deski do deski rozegrał każdą minutę turnieju,
zakończonego ponownie trzecim miejscem i brązowym medalem Niemców. W połowie następnego sezonu został także kapitanem Bayernu, gdy drużyna ponownie zabierała się do podboju Europy. Zwieńczeniem sezonu 2011-12, zakończonego w lidze za plecami Borussii, miał być finał Ligi Mistrzów, który 19 maja 2012 zaplanowano na Allianz Arenie w Monachium. Bayern po wygraniu fazy grupowej z Napoli i Manchesterem City w półfinale wyeliminował wielki Real Madryt. Niestety, po pechowej serii jedenastek, w której częściej mylili się zawodnicy Juppa Heynckesa, marzenie Lama o wzniesieniu Pucharu Europy znów musiało zostać odłożone. Kapitan Bayernu, zapytany o tamto spotkanie, powiedział, że po takim meczu zespół może albo całkowicie się rozpaść, albo zbliżyć do siebie. Oni wybrali to drugie. Już rok później, w niezwykle symbolicznym finale na Wembley, w którym naprzeciw Bayernu stanęła Borussia Dortmund z Robertem Lewandowskim na czele, to Bawarczycy okazali się lepsi, zdobywając puchar, na który czekali aż 12 lat. Do triumfu w Lidze Mistrzów dołożyli w tamtym sezonie kolejne zwycięstwo w Lidze i Krajowy Puchar, a po jego zakończeniu Super Puchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Lam mógł teraz pochwalić się jedną z najbardziej imponujących kolekcji medali w niemieckim futbolu, ale wciąż brakowało mu jednego, który definitywnie umocniłby jego reputację jako jednego z największych graczy nie tylko swojego pokolenia, ale w całej historii niemieckiej piłki. W upalne popołudnie 16 czerwca 2014 Lam z opaską na ramieniu wyprowadza swoją drużynę na pierwszy grupowy mecz Mistrzostw Świata w Brazylii. Po hat-tricku Thomasa Müllera i golu Mata Hummelsa Niemcy roznieśli ekipę Cristiano Ronaldo aż 4-0, rozpoczynając imponujący marsz po złoto, rozprawiając się po drodze m.in. z Francją, a w półfinale upokarzając gospodarzy w słynnym meczu zakończonym wynikiem 7-1. Gol Mario Götze, strzelony w 113 minucie finału przeciwko Argentynie, był zwieńczeniem 10-letniej drogi Lama i prowadzonej przez niego reprezentacji. Drogi, która zaczęła się katastrofalnym odpadnięciem w fazie grupowej na Euro 2004, a zakończyła złotem na Marakanie i czwartym w historii Niemiec tytułem Mistrza Świata. Liczba 113 to nie tylko minuta, w której padła zwycięska bramka. 113 i jednocześnie ostatnim był też występ Lama w narodowych barwach, który tamtym finałowym meczem pożegnał się z reprezentacją. Zakończenie kariery reprezentacyjnej nie ostudziło jednak jego chęci do zdobywania kolejnych trofeów. Spełniony w kraju i na arenie międzynarodowej, za kadencji Pepa Guardioli zdobył kolejne 3 tytuły mistrzowskie, a Bayern został pierwszym w historii klubem, który Bundesligę wygrał 4 razy z rzędu. Lam w tamtym czasie pokazał też swoją wszechstronność taktyczną, występując u hiszpańskiego szkoleniowca w środku linii pomocy. Guardiola określił go nawet mianem najinteligentniejszego piłkarza, jakiego kiedykolwiek trenował. O jego boiskowej inteligencji świadczy też fakt, że w 630 oficjalnych meczach dla Bayernu i reprezentacji jako obrońca nigdy nie został wyrzucony z boiska, czy to w następstwie czerwonej, czy 2 żółtych kartek. 20 maja 2017 pożegnał się z kibicami na Allianz Arenie, wyprowadzając swoją drużynę po raz ostatni w meczu kończącym 5. mistrzowski sezon z rzędu. Wracając do smutnego listopadowego wieczora 2002 roku i meczu Bayernu z Lens, pewnie niewielu widzów tamtego spotkania mogło sobie wyobrazić, że to ten młody człowiek, nerwowo czekający przy linii na swój pierwszy seniorski występ, przez następne lata poprowadzi swój klub i reprezentację z powrotem na piłkarski szczyt.
Partnerem odcinka był STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Rejestrując się w STS ze specjalnym kodem FUTBOLOWE30, odbierzecie 30 zł na darmową grę. Przypominam też o najnowszej promocji STS związanej z Boxing Day, w której możecie zgarnąć nawet 100 zł, umieszczając na kuponie minimum jedno zdarzenie dotyczące 19. kolejki Premier League. Szczegóły akcji na stronie STS i w aplikacji mobilnej.